A teraz już pierwsza piątka. Marek Lewicki z klubu Czachary Pogorzelice na koniu Abigail. Jego wynik to 4:31. Doskonałą parę stworzyli Abigail i zawodnik klubu Czachary Pogorzelica Marek Lewicki. Są w tym sezonie bardzo skuteczni we wszystkich konkursach zaliczanych do rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej. Koń dość młody, ale trzeba przyznać, że bardzo mądrze prowadzi go Marek Lewicki. Startuje na nim w trudnych konkursach, ale daje mu też wiele odpoczynku, jak to było po udanym starcie na CSIO w Sopocie. Koń potem przez 6 tygodni odpoczywał, no i dopiero później wystartował na zawodach w Rostocku, gdzie odniósł swój kolejny sukces pod Markiem Lewickim, zajmując w konkursie zaliczanym do Longines Ranking miejsce drugie. Abigail należy do pana Leszka Chełstkowskiego. Ale skupmy się na tym, jak jedzie Marek Lewicki. Sukcesy tej pary, tego konia są doskonale znane. Troszkę blisko. Czy pociągnie ten okser? Pociągnął. Ależ ma możliwości ten koń. No i Marek Lewicki skoncentrowany do końca. 0 punktów karnych. 4:31 razem prowadzi zdecydowanie. I jest już Marek Lewicki. Jego wynik to 4:31. Powinien to przejechać bezbłędnie. Czy ten nowy frak, którym widzimy na tych zawodach Marka Lewickiego, przyniesie mu dzisiaj szczęście. Był srebrnym medalistą Mistrzostw Polski w roku 2005. To para niezwykle skuteczna. Wiele bezbłędnych przejazdów. Rozpoczęli starty w tych najtrudniejszych konkursach w zeszłym roku. Od wygranej w konkursie rankingu Rolexa na zawodach CSI w Poznaniu. I już tylko szereg. Marek Lewicki i Abigail. Jest bezbłędnie i jest idealnie w normie czasu. Co najmniej srebrny medal Marka Lewickiego. I prowadzący po dwóch półfinałach z wynikiem 0 punktów karnych, co nieczęsto zdarza się w Mistrzostwach Polski seniorów, Jarosław Skrzyczyński. Reprezentant klubu Agrohandel Śrem. Dla tego klubu dwa razy wygrał Puchar Polski. No, rozpoczął świetnie, wybrał do finału konia Crazy Quick. Zresztą tego się spodziewaliśmy. Ostatnio do tych najtrudniejszych parkurów wybiera tego 8-letniego konia. Koń bardzo trudny w prowadzeniu, ale skuteczny, kiedy poprowadzi go osobiście perfekcyjny Jarosław Skrzyczyński. No, jak na razie ten przejazd wygląda bardzo dobrze. Tu nie ma przypadku. Niezwykle dynamiczny Crazy Quick. Ach, tu troszkę nerwowości wkradło się w tę jazdę, w tej długiej linii. Takie długie linie nie są łatwe. Szczególnie na takim koniu, który nie da się równo prowadzić. Ruch pokonany bezbłędnie. I już tylko 3 skoki. Wyrywa się Crazy Quick. Była ta dynamika potrzebna w tym szeregu. Ostatni skok, 0 punktów karnych. Zachowuje czyste konto Jarosław Skrzyczyński. I za chwileczkę wszystko będzie jasne. Jarosław Skrzyczyński na koniu Crazy Quick, para klubu Agrohandel Śrem. Do tej pory 0 punktów karnych. Prowadzenie od pierwszego czwartkowego konkursu szybkości. Ten konkurs wygrał na Baluzino. Do finału wybrał konia Crazy Quick. Może zrobić jedną zrzutkę, której mu nie życzymy, ale zrobił ją na przeszkodzie numer 2. A więc ma w tej chwili taką samą sytuację jak 2 godziny temu Maksymilian Wechta w konkursie finałowym w kategorii młodych. Musi utrzymać nerwy do końca. Uspokoił troszeczkę jazdę. Nie może też przekroczyć normy czasu. To jest dodatkowe, trudne zadanie. Bowiem różnica między nim a Markiem Lewickim wynosiła 4:31. Myślę, że wie to Jarosław Skrzyczyński. Drugie puknięcie. Obejrzał się reprezentant klubu Agrohandel Śrem. Musi jeszcze spojrzeć na zegar. Nie ma już na to czasu. Druga zrzutka. Mistrzem Polski Marek Lewicki. A Jarosław Skrzyczyński z wynikiem 8 punktów karnych zostaje srebrnym medalistą. Brązowy medal dla Piotra Morsztyna.
Jak na razie najlepszy przejazd na tym trudnym parkurze miała Aleksandra Lusina. Dwukrotna mistrzyni Polski, a teraz dwukrotny mistrz Polski, aktualny wicemistrz Polski, zdobywca złotego medalu w Pucharze Polski w tym roku, Piotr Morsztyn na koniu Ostatkowski Van Halen. Jego wynik po półfinałach to 7.31, a to oznacza, że wkroczyliśmy w strefę zawodników, którzy do lidera, do Jarosława Skrzyczyńskiego mają stratę mniejszą niż dwie zrzutki. Ostatkowski Van Halen, koń wyhodowany w Holandii, po gierze Horse Leroy. Wspaniały koń, na którym Piotr Morsztyn startuje w wielu trudnych konkursach. W tym roku występy w Pucharach Narodów. Między innymi w Kopenhadze i w Budapeszcie. Dobrze dzisiaj skacze Van Halen. Skrócił Piotr Morsztyn na dziewiątkę. Wie, że to jest klucz do tego, ażeby zmieścić się w normie czasu. Ostatkowski Van Halen do szybkich koni nie należy. A więc musiał to gdzieś nadrobić. Chodzi tak, pewnie to przekroczenie normy czasu będzie. Ale czy będzie bez zrzutek? Jeszcze tylko jeden skok. Troszkę miał szczęścia na tej przeszkodzie. Troszkę bez siły ostatnio, ale bezbłędnie. Jeden punkt karny za przekroczenie normy czasu. Łączny wynik 8.31. On na pewno awansuje, bo te błędy będą robić rywale. Parkour jest bardzo trudny. W drugim nawrocie zawodnicy jak na razie spisują się bardzo dobrze. To jak na razie nie zmieniło w ogóle klasyfikacji. Wszyscy zachowali swoje pozycje. A przejazd już rozpoczął Piotr Morsztyn, który jest czwarty. I jak do tej pory dosiada konia Ostatkowski Van Halen. Jego wynik 8.31. W zeszłym roku był wicemistrzem Polski. Złoto przegrał w ostatnim przejeździe. Teraz atakuje. Czasami tak jest zdecydowanie łatwiej. W tym roku wygrał Puchar Polski, który odbywał się w Michałowicach. Tam kontrolował przebieg rywalizacji od początku do końca. Zadrżała deska na przeszkodzie numer 6. Ale jest cały czas 0 punktów karnych. Będzie teraz czekał na błędy rywali Piotr Morsztyn. Jeden punkt karny i łącznie 9.31. Ależ emocje towarzyszą dzisiejszym Mistrzostwom Polski w Dżonkowie.